kochani panowie, a propos kobiety, która jest zmienna. To, że kobieta jest zmienna, to ma szalone i daleko idące konsekwencje. To znaczy, jeżeli facet osiągnie stan zadowolenia, to facet się nie zmienia. Facet osiągnął to, co ma i się cieszy tym, co ma. Jest szczęśliwy, ma żonę, ma trójkę dzieci, wszystko ma i jest zadowolony. To znaczy, my faceci tak mamy, że jeżeli na przykład wczoraj miałem bardzo miły dzień, dzisiaj miałem bardzo miły dzień, to prawdopodobnie jutro będę miał bardzo miły dzień. Czemu? Ponieważ jestem na urlopie i jestem na urlopie przez następny tydzień. I w tym mogę wywnioskować, że skoro to jest fajny hotel, jest ładna pogoda, jutro też ma być ładna pogoda, to znaczy, że jutro też będzie fajnie. I to u faceta działa. Natomiast jak chodzi o kobietę, to zupełnie to nie działa, gdyż kobieta zmienną jest. Czyli jeżeli wczoraj było fajnie i dzisiaj było fajnie, a chcesz, żeby jutro było fajnie, to należy coś zmienić. To znaczy, my faceci się nie zmieniamy. My się starzejemy. Natomiast kobiety się zmieniają. I to jest podstawa zrozumienia, czemu, jak starasz się o to, żeby twoja kobieta była zadowolona, radosna, szczęśliwa, to czemu ona taka nie jest? Ponieważ ty starasz się, żeby ta kobieta była zadowolona, radosna, szczęśliwa na podstawie tego, co wiesz na temat swojej kobiety. A to, co wiesz na temat swojej kobiety, to jest to, czego się już dowiedziałeś o niej. Natomiast jak się już czegoś dowiedziałeś o kobiecie, to cię informuje, to już straciło swoją aktualność, bo ona się zmieniła.